Czekaj, ja jestem Mer i dziś zapraszam Was, tak jak Wam obiecałam, na drugą część aktualnych promocji w Rossmanie. Tym razem wyjątkowo przegląd promocji w Rossmanie podzieliłam na dwie części. W pierwszej części były produkty do makijażu, a dziś zajmiemy się produktami do pielęgnacji. Poprzednią część znajdziecie tutaj, jeżeli jeszcze nie widzieliście. No to oczywiście miniatura i link jest w karcie. Tak tym razem zrobiłam, bo no musiałam, po prostu inaczej bym się nie wyrobiła. Więc mam nadzieję, że tym razem coś będzie takiego nowego, troszeczkę inaczej będzie to wyglądało. Ale w kolejnym filmie raczej będzie już tak jak zawsze, czyli jedna część ze wszystkim. Obecne promocje są od 16 stycznia do 29 stycznia, więc 30 spodziewajcie się właśnie nowego filmu z przeglądem promocji. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i oglądamy! Zaczynamy od oczyszczania, czyli wszelkie pianki do mycia twarzy, żele do mycia twarzy, płyny do demakijażu, wszystkie tego typu rzeczy. I mamy tu na przykład taki żel do mycia twarzy od Mixy. On jest dosyć spory, ma 200 ml. Mamy też taką emulsję, która ma jeszcze więcej mililitrów, bo jest aż ich 250. I powiem Wam, że ostatnio tę emulsję znalazłam w jednej z paczek PR, więc jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie działała. Na pewno sobie ją właśnie przetestuję dzięki temu. Jest ona oczyszczająca, bezzapachowa, przyjazna dla mikrobiomu skóry. Także jestem ciekawa, mamy tutaj kwas hialuronowy, glinkę i ceramidy, więc zobaczymy, jak tutaj będzie ten produkt działał. Na ten moment używam żelu z Vichy z serii Normaderm. Nie spodziewam, że ok, ale jakoś tak bez większego szału. No, żel jak żel, moim zdaniem. Domywa, nie zapycha, więc myślę, że jest ok. Dalej mamy taki balsam do demakijażu od Flafa. Ja go bardzo lubię, przepięknie pachnie. Jest też wersja jagodowa, z tego co widziałam, ale w Rossmanie jej nie ma. Widziałam ją chyba na kokolicie, więc też będę chciała kiedyś przetestować. I jest wydajna. U mnie dobrze tutaj działa, dobrze domywa, więc jak najbardziej Wam polecam. Dalej mamy taką emulsję myjącą do twarzy z Wianka, czyli coś bardziej naturalnego, polska marka. Myślę, że może być to też bardzo fajny produkt. Dalej mamy Uzdrowisko, czyli też z tego co wiem polska marka. Bezolejowa pianka z enzymami na odblokowanie porów, także myślę, że też fajnie. Ta marka Uzdrowisko mnie też ciekawi, myślę, że kiedyś sięgnę po ten produkt. Mamy tutaj dosyć ciekawy produkt, mamy tutaj dosyć ciekawy skład. Mamy tutaj jakiś ekstrakt z dziewanny, kwas hialuronowy, enzymy z dyni, jeżeli dobrze widzę. Także ciekawie, 98% natury, czyli prawdopodobnie 98% składników naturalnych. Więc myślę, że to jest ważna opcja, ważna informacja, nie opcja, tylko informacja, jeżeli szukacie właśnie takich kosmetyków typowo naturalnych. Dalej mamy piankę do mycia enzymatyczną od OnlyBio, też mnie to ciekawi, bo nigdy jej nie miałam. Od Wianka też mamy wersję odżywczą tym razem, też myślę, że fajnie. Te pianki od Isany też mnie ciekawią, mają one kwasy AHA, także coś, co ja lubię. I cena jest bardzo dobra, bo 9 zł. Teraz czas na płyny micelarne i mamy tutaj dosyć duży płyn od Mixy przeciw niedoskonałościom, także ciekawe, w sumie wiecie, zmywamy od razu płyn micelarny, także no, ciekawią mnie właśnie takie obietnice. Dalej mamy od Dermiki płyn micelarny prebiotyczny, odżywczy, dwufazowy z olejkiem z pestek porzeczki, także dużo tutaj mamy różnych takich składowych, jeżeli chodzi o opis tego produktu, też myślę, że całkiem ciekawy produkt. Mamy też płyn micelarny od Garnier, tutaj akurat też właśnie dwufazowy, jeżeli lubicie takie produkty. Ja jeszcze go nie używałam. Od Mixy też jest wersja dla skóry reaktywnej, skłonnej do zaczerwienień, więc myślę, że też jeżeli ktoś ma taki problem, że gdzieś tam te produkty tego typu podrażniają, to może być to ciekawa sprawa. Kultowy produkt od Garnier, czyli ten płyn micelarny w klasycznym różowym opakowaniu, też go lubię. Duży też płyn micelarny jest od OnlyBio, chociaż w tym momencie zobaczcie, że lepiej wychodzi Garnier, bo OnlyBio ma 100 ml mniej. Dalej mamy też mleczka do demakijażu, jeżeli wolicie takie produkty. Jest ono od Mixy, do skóry właśnie wrażliwej i reaktywnej. Też dla skóry suchej i wrażliwej mamy mleczko od Garniera. Jest też mleczko od Wianka, czyli polskiej marki. A najtańsze mleczko, jakie tutaj znalazłam, jest od Ziai, więc też myślę, że dobra cena. Dajcie znać, jeżeli używaliście ostatnio jakichkolwiek produktów do pielęgnacji od Ziai, bo ja jestem ciekawa tej jakości. Mamy też olejki, tutaj na przykład olejek od Wianka i mamy też olejek od Manufaktury Piękna, uwielbiam tą nazwę, łatwo poszło. I najtańszy olejek, jaki znalazłam, jest od Isany, też jestem bardzo ciekawa, więc dajcie znać, jak on się sprawuje. Wydaje mi się, że on jest od niedawna, przynajmniej w takim opakowaniu.
Tak mi się wydaje. Jeżeli używaliście wcześniej innej wersji z Isany, jeżeli taka była, to też napiszcie, dajcie znać, bo cena jest przyjemna. Mamy też peelingi do twarzy, tutaj akurat stopy. Są to fajne peelingi, bo są enzymatyczno-kwasowe. Tutaj akurat właśnie taki Renew Me, ale są trzy różne wersje. Mamy też peelingi stopy w takiej wersji, w takiej tubce. Też one są enzymatyczne, więc też mnie one tutaj ciekawią. Również z tego co pamiętam są trzy różne wersje. Tutaj akurat wzięłam wersję nawilżanie, także jestem bardzo ciekawa tutaj składu. Z Uzdrowisko też mamy kwasowy peeling mousse, też on mnie bardzo tutaj kusi od pewnego czasu. Mamy tutaj retinal, z tego co widzę, tak mi się wydaje, że retinal, bo nie do końca na tym screenie wszystko widać. Mamy kwas salicylowy i glinkę, więc myślę, że też będzie fajnie właśnie tutaj działał rzeczywiście przeciw niedoskonałościom. Mamy też taki peeling rozświetlający od Fluffa, tutaj nie wiem czy on jest enzymatyczny czy też nie, ja raczej tych z drobinkami nie lubię. Kolejny produkt w promocji jest oczywiście teraz z kartą. Jak widzicie, cena w klubie, cena z aplikacją. To się pojawiło, z tego co widzę, od tej promocji. I mamy tutaj właśnie Liren, peeling enzymatyczny C plus E. Także taka ciekawostka, więc trzeba pamiętać o tym, żeby tę aplikację mieć. No, co jednak przy gdzieś tam starszych osobach, które niekoniecznie ściągają milion aplikacji, a nawet przy nas o wiele młodszych osobach, gdzie mamy tych aplikacji mnóstwo i mało pamięci w telefonach, no to myślę, że jest to pewien minus. Mamy też oczywiście toniki, więc jest tutaj od Miksy ta seria przeciw niedoskonałościom. Oczywiście też jak mamy Uzdrowisko, to też wszystko z tej serii jest przecenione. Tutaj jest bezolejowy tonik Esencja z kwasami AHA na odblokowanie porów, więc też myślę, że fajnie. Raczej nie na co dzień, no bo mamy kwasy, ale myślę, że właśnie kilka razy w tygodniu będzie ekstra. Jest też taki tonik oczyszczający od Biotanik. Myślę, że też jest super opcja. Ja właśnie teraz używam taki tonik również w psikaczu, w spryskiwaczu, w takim atomizerze. Dobrze się mi on sprawdza. On jest akurat z Basic Lab. Dalej mam też tonik od Fluffa, również tutaj są kwasy AHA, więc ta sama sytuacja, może nie do stosowania na co dzień. Też mamy rozświetlający, złuszczający tonik. Jeżeli on jest właśnie złuszczający, to też pewnie jakieś kwasy ma, też kwasy AHA. Woda pomarańczowa, więc też coś ciekawego. Mamy też taki wianek tonik mgiełkę nawilżającą. O, i widzicie? Można sobie kupić właśnie na przykład taki nawilżający tonik i taki kwasowy i sobie właśnie to łączyć. Dalej mamy kolejny nawilżający, kojący tonik od Bielendy, również w tej wygodnej formie aplikacji. Czas teraz na sera do twarzy i mamy tutaj takie ciekawe serum od Dermiki, ono jest w kapsułkach, więc tutaj każdą kapsułkę osobno musimy otworzyć, co jest w sumie dosyć ciekawą sprawą, dlatego że nie dostaje się tutaj powietrze, także cały czas mamy de facto świeży produkt. Dalej mamy serum do twarzy wygładzające z kwasem hialuronowym od Bielendy, ono też wygląda bardzo dobrze. Od Yandy mamy takie dermosenolityczne, nie mam pojęcia co to słowo oznacza, muszę się doedukować. Jest to koncentrat młodości, także brzmi bardzo ciekawie. Muszę sprawdzić skład, jakie tutaj aktywne składniki mamy. Mamy też bardzo duży wybór ser od Isany. Tu akurat wybrałam liftingujące. Jestem bardzo ciekawa, jeżeli ktoś z Was używa, to dajcie znać, jak Wam się sprawdzają, obojętnie jaka wersja. Mamy też od AA takie serum nawilżające, 4 razy kwas hialuronowy, więc no ciekawie. Mamy tutaj dodatkowo peptydy i niacynamid. Niacynamid fajnie działa na niedoskonałości. Te sera od Taupy, My Skin Changer, wydaje mi się, że ta seria jest bardzo fajna. Tutaj akurat wybrałam takie zielone serum, które ma nam tutaj skórę odnawiać, ale są różne wersje. Jest też Only Bio Serum rozświetlające. Wydaje mi się, że też są różne wersje. I widzicie, tutaj na przykład jest kolejne serum do twarzy od Isany. Tutaj seria Butterfly. Bardzo ładne opakowanie. I ono jest rozświetlające. Co ono ma tutaj w składzie? Na razie tutaj nie widzę. Rozświetlające, więc być może jakaś witamina C. Jestem ciekawa. Dalej mamy bezolejowe serum nawadniające na niedoskonałości od Uzdrowisko, więc fajnie, że tutaj łączymy nawadnianie i działanie przeciw niedoskonałościom, bo to jest ważne. Często się wysusza skórę, zapominając o nawilżaniu właśnie przy takiej problematycznej skórze, a to nie jest dobra droga, mówię z własnego doświadczenia. Dalej mamy serum booster nawilżający, rozświetlający od Bielendy. Też ciekawe, serum Vitamin E, taka marka jakaś dosyć nowa tutaj i ono jest nawilżające. Ciekawi mnie tutaj sam wygląd, dlatego że ono jest białe. Ciekawe, czy ta buteleczka też jest taka, czy ona jest przezroczysta i ten produkt rzeczywiście taki jest. No, jestem bardzo ciekawa, też cena jest bardzo dobra. Serum wygładzające od Sylveco, intensywna pielęgnacja, też wygląda całkiem ciekawie. Również Ava Laboratorium, tutaj serum z retinolem i witaminy C, E i F, więc takie dosyć mocne kombo. Myślę, że ten produkt jest naprawdę wart tutaj zainteresowania, sprawdzenia składu, na których miejscach te właśnie składniki aktywne są. Dalej mamy wianek z witaminą C, eliksir do twarzy przeciwzmarszczkowy.
Od Derma Pharma Plus Bioserum, też one są różne. Tu akurat wybrałam z witaminą C 15%, więc takie dosyć spore stężenie i kwas hialuronowy. Ciekawe też w jakiej formie ta witamina C tutaj jest, też trzeba by to było sprawdzić. Od Efektimy też jest bardzo duży wybór. Tutaj akurat mam nawilżenie, też ładne to opakowanie, takie ciekawe. Dalej mam olejek do twarzy, jeżeli lubicie też taką formę właśnie produktów na twarz. Teraz czas zadbać o okolice oczu i mamy tutaj Dermikę Krem Serum Liftingujące. Jestem ciekawa, czy jest to takie fajne uczucie napięcia pod okiem. Ja to uczucie lubię, chociaż jeszcze aż takich zmian pod tym okiem nie widzę, ale no lubię, lepiej wiecie, zapobiegać niż potem naprawiać. Dalej mamy taki krem pod oczy redukujący zmarszczki, więc też powinien być taki liftingujący, napinający od Yandy. Mamy dalej krem pod oczy ze ślimakiem z Biotanik. Niby 50+, ale za każdym razem jak mantrę powtarzam Wam, że niekoniecznie patrzcie na te oznaczenia lat, tylko patrzcie na to, jakie ma produkty działań, jakie ma składniki aktywne. Dalej Hadala, bo to też jest marka, która mnie bardzo ciekawi. Wydaje mi się, że kiedyś coś z tej marki miałam zaraz jak weszła na rynek, ale nie do końca pamiętam. I tu jest produkt, który się nazywa reduktorem głębokich zmarszczek, więc też tutaj ciekawie. Dalej Joskin, krem pod oczy i na powieki przeciwzmarszczkowe z herbatą matcha. Dalej mamy krem pod oczy liftingujący z peptydami od Isany. Zobaczcie, bardzo takie ciekawe, interesujące opakowanie. Więc też myślę, że koło tego produktu się zakręcę, kiedy zużyję swoje zapasy. Dalej mamy od AA krem na okolice oczu i ust, więc też fajna opcja. Też tutaj mamy 55+, no ale wiecie jak z tymi oznaczeniami. Krem pod oczy od Taupe, jak widzicie cała jest ta seria właśnie z My Skin Changer, więc jestem też tutaj zainteresowana tym produktem. Są różne wersje z tego co pamiętam, tutaj akurat nawilżająca wersja. Krem pod oczy od Bianca, dalej krem pod oczy kolejny od Isany. Tutaj widzicie, Isana się coraz bardziej moim zdaniem rozwija, bo dużo jest opcji. Krem kokosowy od Eveline, jestem też tutaj ciekawa tego produktu. Dajcie znać, czy pachnie może kokosem, czy raczej nie, bo często jednak produkty pod oczy raczej nie mają zapachu, no bo to może jednak podrażnić, o tym pamiętajmy. Od Yoke też bardzo interesujący produkt. Ładne opakowanie, taki ten design jest przykuwający oko moim zdaniem. Kolejny produkt to Efektima Rolon. Też może być to fajna opcja, żeby sobie gdzieś tam neutralizować opuchnięcia, włożyć sobie taki produkt do lodówki i gdzieś tam sobie potem nakładać rano. Więc ja chyba jakiś Rolon na lato sobie kupię. Może nawet nie tyle, żeby dostarczyć sobie jakichś składników aktywnych, tylko żeby dodatkowo dołożyć jeszcze oprócz kremu coś na te okolice oczu i żeby właśnie był taki fajny, chłodny. Czas na kremy do twarzy, czyli domykamy naszą pielęgnację. Mamy tutaj krem przeciwzmarszczkowy od Dermiki. Mamy też produkt od Yandy. Jak widzicie, cała ta seria jest przeceniona. Mamy też krem od Biotanik, terapia śluzem ślimaka. Ja, jeżeli chodzi o kremy ze śluzem ślimaka, to bardzo lubię krem od marki. Jedna z Was mi pisała, jak się ją czyta, ale zapomniałam. Co SRX? Muszę to sobie przypomnieć, jak się tę markę czytało. Teraz tak na szybko mi się o tym kremie przypomniało. Używam go cały czas. Nie wiem, trzecie mam opakowanie, czy czwarte, więc naprawdę bardzo polecam tam skład, w składzie ten śluz ze ślimaka jest naprawdę bardzo wysoko. Dalej mamy Eveline krem serum, też dosyć ciekawe. Od Altery taki krem z szarotką alpejską. Dalej mamy od Liren krem do twarzy przeciwzmarszczkowy. Kremy do twarzy od Bielendy, one są zazwyczaj super. Akurat tego nie miałam, miałam żółty i był genialny, na pewno do niego wrócę, a ten jest akurat kojąco nawilżający. Hadalabo reduktor głębokich zmarszczek, ponownie tak jak krem pod oczy. Od Eveline, no bardzo dużo mamy tutaj różności. Teraz jest jakaś taka nowość, zobaczcie, tak to wygląda. Multiliftingujący, modelujący owal twarzy, więc no tutaj duże obietnice są. 12% aktywny kompleks. Jestem tutaj zaciekawiona. Multipeptydy, niacynamid, komórki macierzyste. No wygląda to bardzo ciekawie. Przynajmniej tutaj na przodzie opakowania. Od Nivea też mamy taki przeciwzmarszczkowy, odżywczy krem SPF 15. Wiem, że niektórzy tę markę bardzo lubią, niektórzy unikają. Ja staram Wam się pokazywać cały przekrój, tak żeby każdy mógł sobie coś dla siebie tutaj wybrać, w zależności od tego, jakie marki lubi i jakie marki uważa. Dalej mamy od Isany taki krem właśnie z tej serii Lift Triple, o ile tak to się czyta, więc tutaj mamy retinol w składzie z tego, co tutaj na opakowaniu jest napisane i na dzień mamy ten produkt, na dzień i retinol. No, nie wiem. SPF 15 to trochę mało przy retinolu moim zdaniem, jednak 50 najlepiej. No musiałabym się, powiem Wam, zastanowić. Myślę, że ten retinol jest raczej w małym stężeniu, ale
No ciekawa sprawa. Musiałabym się zastanowić, poczytać troszeczkę o tym kremie. Dalej mamy od Iseny rozjaśniający przybarwienia produkt, więc tutaj pewnie gdzieś tam witamina C jest. Ale tak, na pewno jest, bo tutaj już widzę vitamin C. No ciekawe też, bo dobra cena, 15 zł. Ciekawa sprawa. Trzeba by było sprawdzić, jakie to jest stężenie i jaka forma tej witaminy C. Bardzo fajnie. Od AA krem na noc przeciwzmarszczkowy ujędrniający. Kolejne ujędrnienie, czyli AA. Jak widzicie, tutaj ujędrnienie ostatnio no zdecydowanie tutaj wygrywa. Od Taupy, zobaczcie, mamy krem do twarzy i mamy SPF 50 od razu w nim, więc tutaj super moim zdaniem. Też jestem zaciekawiona tym produktem. Od OnlyBio też kolejny mikrozłuszczający produkt, typowo na noc, więc też coś, co będzie nam właśnie tę twarz złuszczało. Twarz na skórek. Od Flafa mamy krem regenerujący na noc, też od Wianka coś mamy, Miksa, ja bardzo lubię ten produkt, dobrze mi się sprawdza, on jest taki pomarańczowy, raczej lekka konsystencja, szybko się wchłania, więc pod makijaż jak najbardziej. Od AA też mamy taki krem tłusty, jeżeli lubicie, jeżeli tłusty, no to raczej bym dała na noc, ale to też zależy od potrzeb skóry i od tego, co lubicie. Od Ziai mamy krem do twarzy o lekkiej formule w niskiej cenie, więc jeżeli mieliście, to dajcie znać, jak się spisują te kosmetyki. Bezolejowy krem od Uzdrowisko, o nim słyszałam same dobre opinie. Też o tym właśnie kremie kokosowym od Eveline też raczej dobre opinie słyszałam, także myślę, że to fajny produkt, dwie dyszki, więc też myślę, że nie najgorzej. Od Sorei mamy coś takiego, Beauty Alphabet, i to też jest chyba taka nowość, tak mi się wydaje. Tu akurat krem i serum do twarzy dwa w jednym, są różne wersje, tu akurat literę B wybrałam. I tutaj mamy normalizujący produkt, serum witaminowe, witamina B3, czyli niacynamin i ferment z drożdży, no ciekawie też. I 15 zł, więc mega dobra cena moim zdaniem. Ten krem lekki od Sylveco też ostatnio stosuję. I powiem Wam, że na dzień sobie daję radę. Na noc jak zaczęłam używać, to był troszeczkę za słaby na moją suchą skórę, dlatego że zaczęły mi się pojawiać suche skórki. Także na dzień fajnie, na noc potrzebuję czegoś silniejszego. Przechodzimy teraz do maseczek. Mamy tutaj maseczkę od Garnier na tkaninie. Jest też taka maska do nałożenia i zostawienia, czyli bez spłukiwania, od marki Vitamin E. Te maseczki są ciekawe od Eveline, bo one bąbelkują, więc robimy się tacy puchaci na twarzy. Myślę, że przynajmniej raz każdy powinien taką maseczkę spróbować. Od Kimoko są te płatki hydrożelowe, one chyba zmieniły opakowanie, chyba że to są jakieś inne, ale no ja też mam z tej marki płatki i one troszeczkę inny miały design, ale też były hydrożelowe, więc może to jest to samo, a może i nie. Tamte może mam nabliżające, a te są liftingujące nabliżające, więc może to jest różnica. Musiałabym sprawdzić, ale są dobre, te, które ja używałam, 10 sztuk, 8 zł, mega opcja. Maseczka pod oczy, taka już na całą tutaj okolicę, za niecałe 7 zł od Bielendy. Taka marka, Cetua, coś takiego, maseczki do twarzy w płachcie są. Z tej marki też sporo maseczek różnych jest i tutaj też dobra cena, poniżej 5 zł. Od Hada Labo troszeczkę droższe, zadyszkę, tutaj też jest wersja nawilżająca. Dalej mamy Kimoko i zobaczcie, mega cena, 2,99 i to jest maseczka w płachcie, tutaj akurat hydro nawilżająca, ale wersji jest wiele, więc ja bym się zainteresowała i sama chyba kupię jakąś, bo jak widzicie, u mnie jest, więc może wezmę jakąś na wypróbowanie. Dla fanów Harry'ego Pottera jest też ta maseczka właśnie z Harrym Potterem, to akurat Gryffindor. Od Eveline te maseczki są fajne, one kosztują niecałe 7 zł, więc no trochę więcej niż na przykład to Kimoko, ale są naprawdę fajne, jeżeli chodzi o nawilżenie. Dalej marka Curet, coś takiego, tym razem wersja taka. Też tutaj jest duży wybór, więc możecie sobie spojrzeć. Mediheal, ja je uwielbiam, one są troszeczkę droższe, ale działają niesamowicie dobrze. Więc tutaj, jeżeli chcecie kupić sobie taką maseczkę, która ma zadziałać bankietowo przed jakimś wyjściem, to ten Mediheal jednak jest mega. Czas na pielęgnację włosów i mamy tutaj odżywki. Ze Stars from the Stars jest coś ciekawego, bo jest to odżywka koloryzująca. Dalej mamy odżywkę z humektantami od Yope, też są różne wersje. No, od Yope są też maski odżywki w takiej wersji. One tutaj akurat jest, tutaj akurat wersja do włosów suchych i zniszczonych. Tutaj ta maska, ta odżywka ma, z tego co widziałam, bardzo dobre opinie, więc też jestem ciekawa, bo ona tutaj się nazywa Bond Tripper. Podejrzewam, że ona ma działać podobnie troszeczkę jak Olaplex, więc ciekawie, ja Olaplex uwielbiam. Woda lamelarna od Neboa, jak wiecie, ja wody lamelarne lubię, ale one mają wysoko alkohol w składzie, więc one są fajne, jeżeli chodzi o efekt, ale do używania właśnie tak bankietowo przed jakimiś takimi wyjściami, kiedy chcemy, żeby te włosy rzeczywiście były piękne. Dalej mamy taką markę, ona też niedawno się pojawiła, Hair Coat, i tu mamy odżywkę nawilżającą. Tutaj Plantis, pestki dyni, przepiękny design, ciekawa jestem jak działanie. Kolejna błyskawiczna odżywka do włosów w płynie, czyli podobnie myślę, że to jest coś jak woda lamelarna, a może nawet to jest woda lamelarna, tylko inaczej nazwana, od Garnier, trzeba by to było sprawdzić. Też marka
taka, której nie znam. Jest to odżywka do włosów, nawilżenie i wygładzenie. Nie mam pojęcia nawet, jak ją przeczytać, więc nie będę kaleczyć. Od Osi mamy odżywkę do włosów nawilżającą 3-minutową, więc też szybkie działanie. Od Deli mamy keratynę do włosów, więc też myślę, że to może być coś ciekawego. Dalej maski Yop Blond. Jeżeli mieliście, to dajcie znać, jak działa. No bo jak widzicie, blond rozjaśniane, więc jestem ciekawa. Mamy tutaj intensywną regenerację, więc jeżeli mieliście, to dajcie znać, jak ona się sprawowała. Neboa, kupiłam tę maskę, niedługo zacznę używać, bo już dosyć dużo produktów ostatnio zużyłam, a w ostatnim czasie raczej zużywam niż otwieram. Dopiero jak zużyję większość, to coś otwieram. Także tutaj podobno ta maska jest genialna, więc no niedługo będę używać, zobaczymy. Nature Box, też dosyć duża maska, 4 w jednym. Dalej mamy maski od Visplantis, suche i matowe włosy, więc też myślę, że może fajnie działać. Te wszystkie maseczki od Garniera z serii Hair Food są przecenione, bananowa, uwielbiałam jej zapach. Dalej mamy maski od Stars from the Stars, tu akurat do włosów wysokoporowatych, ale są też inne wersje, tu akurat ona jest polecana do olejowania. Dalej też ciekawe opakowanie, maski do włosów od Nature Box, tutaj akurat wersja arganowa. Są też maski do włosów w sprayu, więc też ciekawa sprawa. Teraz czas na wszelkie wcierki, olejki, peelingi do włosów i mamy tutaj na przykład takie serum od Niezłe Ziółko, mega fajna nazwa. Serum kolejny do włosów na końcówki jest od Neboa. Mamy też takie ampułki aktywizujące nawilżenie, więc też ciekawie. Zmieszaj, wzmocnij formułę i zmieszaj z odżywką. Jest też fajnie, żeby podkręcić nasze działanie odżywki. Dalej olejek do włosów od Alterdy. Mamy też olejki od Bioelixir, one są fajne w sumie do zabezpieczenia końcówek. Dalej do olej do olejowania ze Stars From The Stars. Mamy też serum do skóry głowy zwalczające łupież. Akurat różne są te wersje, z tego co pamiętam. Od Elbiotiki też muszę się zainteresować. Mamy też wcierki od Neboa, więc też coś fajnego. Od Wianek mamy tonik wcierkę normalizującą. Wcierkę stymulującą wzrost na pewno od Stars from the Stars. Od Neboa są peelingi, tutaj akurat z drobinkami. No ja wolę te, które tutaj widzicie, czyli enzymatyczne, bo nie trzeba się bawić z wypłukiwaniem tego z włosów. Też mamy peeling kwasowy w tej wersji i nie wiem, czy się nie skuszę na niego, bo on kosztuje niezbyt dużo, a mój peeling się kończy, a kwasowego jeszcze nie używałam, więc może sobie go dzisiaj kupię. Dalej mamy Wianek peeling łagodzący. Mamy też taki peeling od Dermeny, też jestem ciekawa, jak on działa. Kolejny peeling enzymatyczny jest od Regenerum i to już wszystkie te peelingi. To ten od Regenerum też mnie ciekawi. Jeżeli mieliście którykolwiek z tych peelingów, albo macie jakiś inny, który super Wam się sprawdza, a macie na przykład łojotokowe zapalenie skóry, to dajcie znać. Teraz czas na pielęgnację ciała i mamy tutaj puch do ciała pielęgnacyjny z Manufaktury Piękna. Są różne wersje, a tutaj akurat koktajl truskawkowy, więc pewnie super pachnie. Dalej mamy masło do ciała, tutaj akurat cytrusowy poncz, też myślę, że ciekawa wersja. Od Mixy w takim, myślę, że wygodnym opakowaniu. Kremy są od Only Bio, tutaj akurat kokos, są też różne wersje inne. Od Starej Mydlarni też mamy takie masło do ciała. Dalej od Isany, mamy też od Yop coś. Tutaj kolejna propozycja od Yop. Mamy też coś od Flafa, tutaj akurat niższa cena, są też jogurty, czyli coś takiego lżejszego w swojej formule. Te produkty od Flaf mają też ciekawe opakowanie i zapach, tutaj akurat karmel i popcorn. Jeżeli mieliście, to dajcie znać, czy to rzeczywiście tak pachnie. Od Eveline mamy też taką emulsję, tego jej jest dosyć dużo, bo 350 ml i cena jest dobra. Dalej mamy kremy do rąk i są tutaj na przykład od Mixy, jest też coś od Liren, to są rękawiczki, też myślę nad tym, czy sobie nie kupić, bo moje ręce właśnie dosyć mocno cierpią w zimę. Dalej mamy, a nie tylko w zimę, u mnie to jest masakra. Od Yop też mamy krem do rąk. Tutaj taki duży krem balsam od AA w wygodnej formule. Ja takie lubię właśnie kremy stawiać w łazience. Dalej ten od Bielendy pachnie przepięknie, kiedyś go miałam. Masełko do rąk od Bielendy, też coś ciekawego, taka forma dosyć taka interesująca. Od Yop mamy krem opatrunek, więc mam nadzieję, że będzie fajnie też nawilżał. Coś od Nivea, też w dobrej cenie, poniżej 6 zł, no 6 zł tak nazwijmy. Krem do rąk od Flafa, one ładnie pachną i są ok w miarę. Krem od Only Bio, ten kokosowy mnie bardzo kusi. I mamy na koniec też krem do rąk od Ziai. Teraz czas na ostatnią kategorię, czyli kąpiel, wszelkie jakieś peelingi, różne kule do kąpieli i mamy tu na przykład peeling do ciała od Liren, też peeling od Only Bio, zapach migdał musi być super, peeling do ciała solno-olejowy, więc powinien też delikatnie nam nawilżać. Te kule do kąpieli też są fajne, zużyłam, ciekawe zapachy. Dalej mamy też taką kulę już troszeczkę bardziej walentynkową od Isany, są też takie sole
powiedzmy na raz, od Altery, przepiękne mają te opakowania. Dalej mamy płyn do kąpieli 2 w 1 od AA. Jest też taki lawendowy od Altery i on mnie ciekawi, bo ja bardzo lubię lawendowe właśnie te płyny. Od Isany zazwyczaj używam, a tego jeszcze nie miałam. Piana do kąpieli od Farmony, odprężająca, więc to też kusi, 12 zł. Taki płyn z ekstraktem z koziego mleka, ciekawe czy robi fajną pianę. Dalej mamy taki żel od Only Bio, właśnie też kokosowy, ale są też różne inne. Jest też taki żel od Stars from the Stars z drobinkami. Mamy też coś od Yop. Są też te kultowe żele od Isany, one mają dobrą jakość, a niską cenę. Ale jak widzicie, tutaj są wersje, ale jak widzicie, trzeba mieć tutaj kartę, czy też aplikację po prostu. Jest też taka wersja bardziej walentynkowa. Mamy olejek pod prysznic od Isany. Ja jakiejś dużej zmiany po reformulacji nie widzę, ale wiem, że część z Was widzi, także no, ciekawe, jeżeli lubicie nadal, no to jest on w promocji. Te żele do piany są super, moim zdaniem, bo są duże, są w dobrej cenie, ładnie też pachną. Dalej mamy peeling od Manufaktury Piękna i też kule. One mają super wygląd i też zapach. Zapachy są różne właśnie do wyboru, do koloru. Są też pudry do kąpieli, to akurat wata cukrowa, ale też jest cynamonka i ta cynamonka mnie cały czas kusi, ale chyba poczekam do kolejnego sezonu. I to już wszystko, jeżeli chodzi o pielęgnację. Teraz już mamy całe promocje w panie przejrzane, no tym razem wyszły dwie części. Jestem ciekawa, czy Was coś zaciekawiło. Dajcie znać, czy Was bardziej ciekawi część makijażowa, czy też pielęgnacyjna, czy obie te części. Jestem po prostu ciekawa, czy ewentualnie, gdybym nie miała czasu dokręcić tej części pielęgnacyjnej, to czy zostawić tylko właśnie tą makijażową, czy właśnie wtedy dokręcić drugą część pielęgnacyjną. Będę się starać robić tak jak zawsze, czyli łączyć obie te kategorie razem, ale wiecie, różnie to w życiu bywa i czasami może będzie taka potrzeba, żeby to rozdzielić, to po prostu dajcie znać, czy w ogóle nagrywa się tę część pielęgnacyjną, czy już sobie ją odpuścić, bo nie jesteście zainteresowani. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dziś to już wszystko, a widzimy się już niedługo. Pa!